Cześć wszystkim, ja jestem Zuza, a Tola jeszcze śpi, bo jest 5:48 i ta pani, która tutaj stoi, jedzie do domu, więc muszę ją odwieźć na peron. Dlatego też wstałam tak wcześnie, a wczoraj do drugiej w nocy oglądałyśmy Fejma, więc jest ciężko, ale czegoś nie robi dla przyjaciół. Tola wstanie niedługo, więc mamy dla was dzisiaj, jak sami widzicie, dzień z życia. To tyle słowem wstępu. Widzimy się za chwilę i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. No, dzień dobry dziewczyny. Witam. Widzę, że jesteście świetnie wypoczęte. Oczywiście. Fajnie. Co robicie? Oglądamy kabaret Hrabi. Mogę się dołączyć? Dołączyj. Outfit check z Tolą. I czekajcie, zrobię ja wam też outfit check. Czekajcie, idę do lustra. Zmiana stylówki, Toli, jednak wyglądasz przecudownie. Idziemy właśnie z Hanną na spacer na Dodrę, także pokażę wam nasze widoczki. Po wielu trudach udało nam się dotrzeć na wysypkę, na której nie ma ludzi, i powiem wam, że w niedzielę w dzień się tego nie spodziewałam, że nad Odrą będą ludzie. Cześć, przychodzę do was z pierwszym gadanym fragmentem tego filmu, takim już normalnym do was. Jak na pewno widzicie na przebitkach lub dopiero za chwilę zobaczycie, Tola z właśnie swoją przyjaciółką Hanią poszły na spacer, dlatego też siadam tutaj do was i rozmawiam z wami sama. I za moment przejdę do książki, którą czytam, czyli Galop 44. Natomiast słowem wstępu kilka słów a propos naszego dzisiejszego dnia. W ogóle nagrywam telefonem, bo jeszcze się nie przyzwyczaiłam do tego, że kamera musi mieć osobną ładowarkę i nie wzięłam do domu rodzinnego ładowarki od aparatu, więc jakby wracamy na razie do telefonu. Muszę się tego nauczyć i muszę włożyć sobie w nawyk pewne rzeczy, no ale to z czasem. Plany na dzisiaj są takie. Ja do 15 siedzę właśnie tutaj u rodziców, więc ponagrywamy dla was, może coś porobimy fajnego jeszcze z dziewczynami. Potem jadę moim pięknym samochodem, które de facto ma swoje imię, to jest Ryśka, więc tak, już jest ochrzczone. Jadę z powrotem do Poznania, bo mam trening o 17, gram w tenisa. No i właściwie to tyle z planów. Oprócz tego za dwa dni, kiedy to nagrywam, bo we wtorek lecę do Francji, więc też będę się do tego szykować, będę się pakować. No i w sumie to tyle, co mam ciekawego do powiedzenia. Myślę, że możemy teraz przejść do książki. Czytam tak naprawdę tylko nią. Jeszcze słucham w audiobooku listu do ojca Franza Kawki. Natomiast to jest bardzo, to jest wręcz taka nowelka, no taki list, który trwa godzinę, więc go tak słucham jako dodatek, bo byłam bardzo zainteresowana, co on tam powie w tym liście, przekażę, dlatego to. No i to w sumie tyle, czytam tylko te dwie rzeczy. Galop 44 to jest książka, którą zaczęłam dzisiaj rano, jestem na 50 stronie. Równiutko. No i kilka słów o fabule. Mamy tutaj, w ogóle fabuła jest bardzo interesująca i tak naprawdę to ona mnie tak sięgnęła po mnie, żebym to przeczytała, bo mamy tutaj dwóch braci, Wojtka i Mikołaja, którzy nie do końca się ze sobą dogadują, oczywiście się kochają, ale no jakby nie mają jeszcze takiej, wiecie, więzi emocjonalnej między sobą. No, taki, no tacy bracia, którzy się kochają, ale się nie lubią. To tak mniej więcej myślę, że o to chodzi. No i oni mieszkają w Warszawie, no i któregoś dnia w rocznicę obchodów właśnie Powstania Warszawskiego idą do muzeum i tam
pewnym wypadkiem się przenoszą do prawdziwego powstania warszawskiego w tam 44 roku. No i tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o fabułę. Oni tam próbują się teraz odnaleźć, próbują zrozumieć, co się dzieje, a równocześnie też przydać się komuś. I myślę, że ten motyw jest bardzo ciekawy. Ta książka jest zdecydowanie w odczuciu młodsza niż sądziłam. Myślałam, że to będzie książka młodzieżowa, ale taka licealna, a jest to raczej, myślę, książka młodzieżowo-dziecięca, z naciskiem bardziej na dziecięca, bo ona jest w dość taki właśnie uproszczony sposób napisana. To nie jest jej wada, natomiast to jest coś, co myślałam, że akurat tutaj się nie będzie działo, bo jednak wiecie, no powstanie warszawskie, to spodziewałabym się, że będzie no jednak trochę dla doroślejszych osób, ale nie. I to jest też właściwie bardzo ciekawe samo w sobie, bo uważam, że no, samo powstanie warszawskie to jest na tyle istotny element w historii polskiej, że to jest dobry zabieg, żeby przybliżać to wydarzenie właśnie młodym osobom. Więc to jak najbardziej, w ogóle bardzo szanuję za sam pomysł i za to, żeby to zrobić. To też jest w ogóle pisane na podstawie historii prawdziwych tam osób, które były tam w tym powstaniu warszawskim, w tym też dzieci albo też młodzieży, więc to też czerpie, nawet ta historia głównych bohaterów czerpie też z prawdziwej historii. Więc ja ogólnie już na samym wstępie mam duży szacunek do tej książki, bo po prostu przybliża temat ważny społecznie, a to zawsze jest dobre. I myślę, że jeżeli ktoś, właśnie jakiś tak na przykład 12-13-letni człowiek będzie chciał tę książkę przeczytać, to się naprawdę dużo na temat historii może dowiedzieć, akurat się może zainteresuje i będzie grzebał dalej, więc jak najbardziej na plus. Natomiast ja, która to czytam, nie do końca z tym czuję właśnie więź, nie do końca się odnajduję też w tej narracji, bo ona specjalnie jest to zrobione, ja to wiem, ale jest właśnie mocno fabularnie w niektórych momentach urwana. To znaczy, że nie mamy pogłębionych tych aspektów, które moim zdaniem w książce, tylko no właśnie w książce dorosłej, musiałyby mieć rozwinięcie. Tutaj one nie mają i dla odbiorcy docelowego tej książki myślę, że to nie będzie problem, ale dla mnie, no wiecie, jak ktoś się przenosi w czasie i nie ma żadnych rozterek pod tym kątem, no to w sensie, no ma jakieś tam rozterki, ale wiecie, traktuje to jako coś oczywistego, a właśnie tak jeden z tych braci się czuje, że no dobra, przeniósł się, no to teraz idziemy i robimy dalej. Zamiast się, no w sensie nie stanął nawet i się nie zastanowił, jak to się wydarzyło. I to jest coś, co ja bym chciała eksplorować bardziej. Może drugi brat jeszcze mnie w tym aspekcie zaskoczy, bo mamy tutaj dwie narracje, bo oni się rozdzielili. Więc to mi odrobinę gdzieś tam nie do końca odpowiada, no bo ja bym wolała po prostu, żeby te wątki nie były takie upraszczane. I rozumiem, że na tym się nie chcemy skupiać, bo tu nie o to w tej książce chodzi, ale jednak myślę, że ciutkę lepiej by było, gdyby właśnie wytłumaczono nam dlaczego, co i jak. Natomiast najważniejszy aspekt tej książki to jest no, totalnie aspekt historyczny i naprawdę można tutaj się dużo już od pierwszych stron na temat powstania warszawskiego dowiedzieć, na temat tego, jak to wyglądało, można się uwrażliwić trochę i nabrać empatii do ludzi, którzy tam zginęli i jakby uzmysłowić sobie, że to byli prawdziwi ludzie, więc to jak najbardziej, szczególnie dla dzieci właśnie, to jest ważne, żeby to nie było takie bezimienna historia, która się wydarzyła, tylko realnie coś, co ludzie próbowali zrobić, polegli, ale polegli z ogromnym honorem, wiecie, o co mi chodzi, nie? Więc no, to tyle, jeśli co chcę Wam powiedzieć teraz. Chciałabym, żeby była troszeczkę bardziej jednak dorosła, no ale też no ja nie jestem docelowym najwidoczniej odbiorcą i to też nie ma w tym nic złego. Na ten moment to tak naprawdę tyle, co mogę Wam powiedzieć. Jestem dość mocno zmęczona, bo spałyśmy bardzo krótko z Magdą. Myślę, że jeszcze kilka fajnych rzeczy uda nam się dzisiaj zrobić. No i już nie przedłużam, widzimy się za chwilę. Próbuję się zebrać od 40 minut, żeby wstać, natomiast absolutnie nie mam siły. Czy to jest kwestia mojego niewyspania, czy też po prostu dzisiejszego lenistwa, nie wiem. Natomiast leżę, oglądam TikToki i to jest tyle, co robię. Już mnie tata namawiał, żebym wstała, a leżę na kanapie. Ale nie mogę, to nie dzisiaj. Co czytasz? Czytam Stephena Kinga, Billy Summers.
kryminał. I co myślisz? O płatnym mordercu. Mordercu przede wszystkim. Wiesz co, no jestem zaskoczony przede wszystkim, że nie ma żadnych potworów, co jest ogromnym plusem. Ale tak naprawdę dopiero zastrzelił i chyba akcja się zaczyna, mimo że jestem na 237 stronie. 237 stronie. Ale rasowy kryminał. Dzień dobry, moja myszunio, szyszunio. I love you. No, mamy kota. Dobra, dawaj, mam wojnę na kciuki. Tola jest najlepsza w robieniu wojny na kciuki. Raz, dwa, trzy. Czekaj, ale jak to się robi? Czekaj. Tak, raz, dwa, trzy i bum. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, set. Jak fajny ma. To przegrałam. No możesz jeszcze raz. Dobra. Raz, dwa, trzy. Nie przekrzywiaj. Ty przekrzywiasz. Ty jesteś, ej, nie do pokonania. O, prawie, prawie. Czyli naprawdę przegrywam z moją 14-letnią siostrą w kciuki. Tak. To są książki, które zabieram ze sobą tym razem do Poznania. Większość to są prezenty właśnie od wydawnictw, które tutaj zostały. Większość dostali rodzice, ale pozwolili mi zabrać, więc dzięki. I jeszcze idę zobaczyć jakąś fantastykę, żeby sobie zabrać do siebie i ubogacić moje półki w Poznaniu. Nie kompromituj mnie. No dawaj. Japonia. Brawo! Turkmenistan albo Tadżykistan albo coś takiego? No, Tadżykistan to może być. A skąd ty wiesz, myszko? Bo sprawdzałam na mapach świata. Nie wiem. Antigua i Barbuda, nie wiem. Malta. Nie wiem jak u was, ale u nas standardowo tata kończy stół. Ale tutaj masz jeszcze tylko takie dwa mini szparagi, to jedno. No, już nie wiem. A zaraz powie, jaki to jest pełny, po czym po dwóch minutach usiądzie na kanapie i zapyta: a mamy jeszcze kabanosa w lodówce? Albo lodzika jakiegoś. Na lody jest osobna kieszonka. Ekspresowy update, bo nie czytałyśmy za dużo, więc może najpierw od Toli. Czy ty przeczytałaś od wczoraj w ogóle coś? Tylko twoje myśli. Nie, ale też Tola jest usprawiedliwiona, bo jest u nas Hania, więc no nie poświęcam. No wczoraj były fejmy, no Zuzia. Nie mów nikomu, że z nami go oglądałaś. To jest tajemnica nasza. Ale strasznie się, w sensie nie w sam fame, tylko wkręciła się w ogóle w walkę. No. Fajnie się to ogląda, nie? Bardzo. No dobrze, to w takim razie szybko ja, Galop44, jestem na stronie 112 i powiem wam, że to jest o wiele bardziej wojenne niż mi się wydawało. To znaczy, że wręcz tu są bardzo dobrze opisywane, myszko, momencik profesjonalizmu poproszę. Są wręcz opisywane dokładnie akcje, które przeprowadzano nam po Powstaniu Warszawskim. Jest to bardzo interesujące, tylko trochę konfundujące mnie o tyle, że no to może większość takich młodszej młodzieży znudzić, a jednak styl pisania jest właśnie mniej więcej na tą grupę wiekową, więc musicie o tym pamiętać, jeżeli będziecie chcieli sięgać po tę książkę. Natomiast jak najbardziej ten walor edukacyjny tej książki jest naprawdę w punkt. Bardzo dużo się można dowiedzieć, bardzo dużo też tych realiów wojny i tego powstania można tutaj przyswoić, więc jest, jak mi się ręka trzęsie. Więc dla tego aspektu tę książkę jak najbardziej warto przeczytać. Zobaczymy, jak się skończy. Nie ukrywam, że czekam mocno na rozwinięcie relacji między braćmi, bo oni się na razie jeszcze nie spotkali w tym świecie, więc czekam na ich relacje i czekam na rozwój tego, w jaką stronę oni pójdą. Dobrze, to tyle. Misiu, chcesz coś jeszcze dodać? Tak. O. Że to jest spódnica, którą nosiłam całe zeszłe lato i ona mi sięgała dotąd. No, bo ty urosłaś strasznie. Tak się wyciągnęłaś. To tyle. To tyle w takim razie od nas. Buziolki.
Z tam od mamy roślinę, którą bardzo, bardzo już od dawna chciałam. Także dzięki, mamo, a jej się nie podobała, więc mi ją oddała. Maranta. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, więc tu wam wpiszę na dole. Prosiłabym o niezwracanie uwagi na moje strasznie brudne lustro, ale zostało mi dosłownie 2 minuty do wyjścia, ledwo weszłam, wracając z samochodem od rodziców, ale się jąkam. I jadę już na tenisa, także widzimy się za 2 godziny. Chwila prywaty ode mnie. Jestem już po treningu, po jedzeniu i powiem wam szczerze, że czuję się bardzo kiepsko teraz. Przez tak ostatnie 1,5 godziny trening miałam super, w sensie no nie szło mi jakoś super, ale był w porządku. Wróciłam jeszcze w miarę spokojna do domu i nagle po prostu siedzę i nie mogę się powstrzymać przed jakimś takim niepokojem w sobie. Bardzo się stresuję, nie wiem nawet do końca czym. Rozpisałam sobie listę rzeczy, które muszę dzisiaj jeszcze zrobić. A zacznę od zabrania paczki z paczkomatu, bo to wydaje się być najprostsze, więc może jak akurat skreślę sobie jedno prosty podpunkt, to pójdzie dalej już lepiej. Więc idę do paczkomatu, bo dostałam puzzle, które wam zaraz pokażę. Będzie prawdopodobnie ostatni klip tego vloga. Dobry wieczór z mojej sypialni. Daję wam tylko znać, że już jest 24. Ja jestem dzisiaj absolutnie fatalnie wymęczona, więc zaraz się kładę spać. To będzie w ogóle jedna z najwcześniejszych, w sensie godzin ostatnio, kiedy zasypiam, więc ogólnie mega spoko. Kończąc tylko temat galopu 44, jeszcze nie skończyłam, zostało mi tam parę dziesiąt stron, natomiast jeżeli zmieni się coś w mojej opinii, to wam tutaj jeszcze wstawię, a jeżeli nie, to już podsumowując jakby tę książkę, było w niej kilka naprawdę fajnych elementów i aspektów i też ta relacja braci, na którą czekałam, myślę, że rzeczywiście w niektórych momentach może młodszego czytelnika, no nawet gdzieś tam, może nie, że wzruszyć, ale że ktoś tam się uśmiechnie pod nosem i powie o, czyli jednak się kochali przez cały ten czas, tylko może nie byli nauczeni, żeby to okazywać sobie, więc to są fajne elementy. No i zdecydowanie te wszystkie historyczne fakty, akcje, to jakie one były niebezpieczne, to ile one ze sobą niosły ryzyk śmierci, no to jest bardzo tutaj dobrze przedstawione. Czy była to książka moja? Chyba nie do końca, bo mi się odrobinę kłócił ten właśnie styl pisania z tematyką, ale też no ja jestem dorosłym odbiorcą, który no czyta po prostu trochę inne książki jednak, koniec końców, więc musicie to sobie przekonać na własnej skórze. Natomiast wydaje mi się, że żeby po nią sięgać, musicie lubić książki wojenne, w sensie interesować się wojną, bo jeżeli nie, to nie wiem, czy będziecie tutaj mieli coś innego, co was w to wciągnie, no bo de facto cała książka jest o tym powstaniu, więc za to szacun, no ale tak jak mówię, żeby ją czytać, to musicie to lubić. Sorry, ja już się jąkam, to był bardzo długi dzień, ja w ogóle mam katar, więc tym pozytywnym akcentem myślę, że będę kończyć. Chciałam się zadzwonić z Tolą na zakończenie, ale Tola też wymęczona po nocy z Hanią też już śpi, w sensie przynajmniej mnie odpisuje, więc domyślam się, że śpi. No i to w sumie tyle. Jednak chcę jeszcze tylko wam powiedzieć, że zakończenie tej książki było naprawdę takie, te ostatnie tam 20 stron były takie mocno
emocjonalnie smutne. Nawet dla mnie uważam, że one były smutne, a to dopiero właśnie dla młodszego odbiorcy. Więc końcówka była bardzo fajna. W sensie, no też ciężko by było, żeby nie była smutna, biorąc pod uwagę, że wiemy, jak się skończyło Powstanie Warszawskie. No ale jednak dobrze to zostało napisane. Wszystko inne już o tej książce wiecie. To był taki dość nudny dzień, mam wrażenie, z nami. Nic się szczególnego nie działo, ale takie dni też są i też jakby widzieliście dokładnie, co się dzieje. Także mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, mimo że spokojniejszy niż poprzednie dni z życia. No i tyle. Napiszcie koniecznie, co Wam się udało przeczytać w zeszłym tygodniu, a ja i Tola śpiąca będziemy się z Wami żegnać. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Cześć!